Witam was serdecznie. Okej, co mam do zrobienia? Droga do ukrytego miasta. Odszukaj ukryte miasto. Mamy to już przed sobą. Więc śmigamy dalej, śmigamy mocniej, śmigamy, śmigamy i śmigamy. Siebie na pewno nie możemy, bo mamy tutaj wszystko na maksa. Jonah, ten widok jest nieziemski. Ukryte miasto musi być niedaleko. Lara, przedostałem się. Wchodzę do jaskini. Jonah? Cholera. Ciebie też mam na maksa. Nie dam rady. Więcej nie uniosę. Ale ciebie mogę wziąć. Co czeka na końcu tych wszystkich prób? Mam jednego punkcika. Mam nadzieję, ale co jeszcze? Odpowiedzi. Liczę, że znajdę odpowiedzi. Mniejsze obrażenie przy upadku. Będzie dwa punkty. O. Używam instynktu przetrwania do lokalizacji serc dużych zwierząt. Naucz się zbierać trucizny, jad z pająków. Kupcy mają obecnie większe magazynki i torby na materiały. Poświęca te monolity, skrzypty, mapa, rośnie plecaki. Dobrze, ciebie wezmę. To się wiąże razem z XP. O. Kurczę, Lara, nie. Drugi raz! Ciach! Ciach! No! Trzeci raz? Naprawdę? Matko Boska! Okej, mamy. Okej, muszę bardziej uważać. Dam radę. Nie mogę tu zostać. Mamy ciebie. Coś się ruszyło. Mamy ciebie. Nie! Kurczę. Jak ja myślę, że jak ja skoczę, to już mam ten momentum, żeby się do przodu też przechylić. A on na mi nagle przestanie się huśtać. No. Kurwa mać. Nie mogę tu zostać. Coś się ruszyło. Okej, mamy. W końcu. Mało brakowało. Mało brakowało? Kobitko, ty 5 razy zginęłaś.
porządku. To jest XP. A XP dla mnie to jest złoto. Ukryte miasto. Johna, chyba znalazłam ukryte miasto. Poszukam węża ze srebrnym okiem. Nie mam na to miejsca. Na nic nie mam miejsca. Halo? Ukradłem. Ciebie nie, ale ciebie wezmę. Ciebie nie mogę na pewno. Brak sprzętu. Dałeś mi ten sprzęt. Kto tam? Halo? Mogę ci pomóc. Odejdź! Nie możesz tu być! Słuchaj, wiem, że to boli, ale... Małputul! Wow. Intensywne. Kim jesteś? Czego tu szukasz? Jestem archeologiem. Lara Croft. Wrócą tu. Trzeba się schronić. Weź ją. Jesteś mym jedynym synem i spadkobiercą. Nie wolno ci się narażać na niebezpieczeństwo. Gdybyś tam nie był, nie znalazłaby nas. Dobrze, że jesteś cały. Jeśli nie jesteś z sekty, skąd się tu wzięłaś? Prowadziła mnie mapa ze świątyni. Spodziewałam się raczej, że odnajdę ruiny, a nie was. Tego też nie. Ta sekta, czemu zaatakowała twojego syna? Poznaję ich godło, znam ich jako trójcę i próbuję ich powstrzymać. Powstrzymać przed czym? Szukają pewnego artefaktu, jakiegoś rodzaju skrzyni, związanej z boginią Księżyca. Po co ci ona? By ukraść? Sprzedać? Nie. Nie pozwolę, by trójca, ta sekta, zdobyła ją pierwsza. Są zbyt niebezpieczni. Czemu? Co ci zrobili? Zabili mi ojca. O kurde. No faktycznie. Było. Mogę ci coś pokazać?
Czy wiesz, co to jest? To Paititi. Właśnie tu jesteś. Paititi. Ukryte miasto. Tylko co to za oko? Miejsce pełne śmierci i wielu ofiar. I tam chcesz szukać artefaktu? Tak. Nikt jeszcze stamtąd nie wrócił. Chciałabym spróbować. Zaryzykujesz, żeby powstrzymać sektę? Tak. Wprowadź go. Johna. Wszystko gra? Znasz tego mężczyznę? To mój przyjaciel. Abby. Jest cała. Kto jeszcze was szuka? Nikt więcej. Wierzę, że mamy ten sam cel. Mamy. Zaprowadzimy cię do węża z okiem. Twój przyjaciel zostaje. Dajesz już. Nie zajdziesz daleko, a on przestanie być naszym gościem. To nie będzie potrzebne. To w porządku. Zostanę. Etli, przynieś jej ubrania. Uciu, przypilnuj go. Wrócę jak najszybciej. Dobrze. Ładna miejscówka. Cisza. I co, wiocha? To niewiarygodne. Tylko, że nie wiem, jak się nazywasz. Przepraszam. Jako przywódczyni rebeliantów muszę być ostrożna. Jestem prawowitą królową. Prawowita królowa. Głoś nad Wydzielnicy Targowej. Ukryte miasto. Unuratu. Etli? Wciąż czekam na wieści ze zwiadu. Tak, matko. Jedna rzecz mnie zaciekawiła. Dziś rano. Mianowicie? Widziałem, jak Hakan kłócił się z sąsiadem. Wyglądał na rozgniewanego. Gdy się zbliżyłem, nagle zamilkli. A potem wybuchli śmiechem. Rozejrzyj się, jeśli chcesz. Kiedy zdecydujesz się odnaleźć skrzynię Iszczel, będę na targu za rzeką. Dobrze, będzie ona na targu. Opisuje coś, co jest blisko. Samotny wartownik strzeże mnie i swoich zbiorów. Samotny wartownik. Nie mam na to miejsca. No nie ty. Tak. Tutaj gdzieś niby. A tam kurde w dupie mam. Idziemy dalej. I tutaj jest targ. Hakan! Co to ma być? Kultyści czekają, aż objawi się ich bóstwo. Wraz z katastrofami Kukulkan musi być złożony w ofierze słońcu. Inaczej świat umrze. Bóg złożony w ofierze? Ofiara to mój obowiązek. Przywódca sekty chce zająć moje miejsce i stać się Bogiem. Wierzę, że jesteśmy w stanie odmienić cały świat i żyć w jego raju. Odbudować świat. Co? Gdzieś już to kiedyś słyszałam.
Tam jest! Znam go. To jest doktor Dominguez. Zobaczcie! Doktor Dominguez. Oto instrument naszego zjednoczenia i zbawienia. Wkrótce ziszczą się nasze sny o bezpieczeństwie, a także o pokoju. Nazywają go Kukulkanem. Naprawdę zwie się Amaru. Urodził się tutaj, a wychował w kłamstwach ludzi z zewnątrz. Lud w niego wierzy. Ale ty nie. Mój zmarły mąż, Saidi, był jego bratem. Poróżnili się co do przyszłości Paititi. Gdy Saidi odszedł, Amaru poświęcił się sekcie. Widzieliście nawałnicę. Obawiacie się, że będzie jeszcze gorzej. Więc zapewniam was, że Paititi będzie trwało w najlepsze i kwitło po wsze czasy! Dobrze go znam. Jeżeli mu się powiedzie, nikt z przeciwników na pewno nie ujrzy tego raju. Zbuntowanych czeka niepamięć. Nie, jeśli pierwsi znajdziemy skrzynię. Tak. Obyśmy znaleźli ją pierwsi. Może Amaru zostało jeszcze nieco rozsądku i miłości. Śmierć wszystkim obcym! Kara i tak was nie minie! Hakan, wystarczy. Musimy uderzyć, póki wąż jest w zasięgu. Sprawiedliwości stanie się zadość. Nie narażaj naszej rebelii pod wpływem emocji. No co ty? Etsli, idź na zwiad. Spotkamy się pod górą. Ostatnie ostrzeżenie. Idź. Chłopie złote. Idź za Etslim. W tym stroju nie ukryjesz się na długo. Wrócę tu ze skrzynią. Obiecuję. Ostrzegaliśmy, byś nam nie wadziła. Wyszłam jedynie na przechadzkę z moim synem. Amaru już traci cierpliwość. To się nie powtórzy. No dobra. Zdążyliśmy się przebrać. Johna, odpowiesz? No, rozbiliśmy tu obóz. Wszystko w porządku. Dominguez tu jest. Przewodzi sekcie Kukulkana. To z nią walczą buntownicy Unuratu. Że co? Mieszka tu od lat. Trójca kontroluje Paititi. Rany. Idę do Oka Węża. Musimy zdobyć skrzynię przed następnym kataklizmem. Oko Węża! Ciebie możemy wziąć. Nie jestem pewna. Dialekt wygląda znajomo, ale coś mi tu nie pasuje. Po prostu nie umiesz to czytać. Wiem, rzadkie został żytnie. Brak sprzętu. O, tą skórę weźmiemy. I tu jesteśmy. Gdzie moja matka? Stara się pogodzić strażników z Hakanem. Co jest poza Paititi?
Cóż, dużo różnych rzeczy. To jest bardzo duży świat. Większy od Paititi? Jest większy od setki Paititi. Co? Zabierzesz mnie tam? Zdaje się, że twoja matka może mieć obiekcje. To, czego szukasz, jest tam. Skąd mam wiedzieć, że to ta komnata? Po zapachu śmierci. Jeśli przeżyjesz, będziesz mogła wrócić, korzystając ze starego systemu irygacyjnego. Spotkamy się na miejscu. Uważaj! Sekta często wysyła tam patrole. O, ciebie weźmiemy. XP. XP. W porządku. I na dół. Znowu fajny błąd. Grzybków już też mam dużo. Wszystko pełne. Więcej nie uniosę. Nie sądzę, żeby cokolwiek mogło mnie przygotować na Paititi. Ci ludzie, ich historia, wszystko co przeżyli i kim się stali. Usłyszeć jego wizję. Amar, Dominguez, Kukulkan chce tylko chronić Paititi. Widziałam jednak, do czego może się posunąć. Śmierć i okrucieństwo. Szybko szczelność, co sobie weźmiemy. Ciebie weźmiemy. O, więc obrażenia jeszcze. Jest trochę mniej, ale... Już nie wziął uwagi pozostałe. Dobra. No więc punkt. Idziemy dalej. Znowu się nauczymy języka. Znowu XP. Ładnie. Teraz mi już trochę leci. Ale smród. Pewnie o tym miejscu wspominał Etzli. Albo ktoś błąkał, obok puścił. Spokojnie, Lara, spokojnie. Ładnie. O Jezus. O Jezus. Zaraz wymiotuję. Dobra. Dobra.
Dobra. I do góry. Dobra, tylko powoli. Ona w takich sandałkach, kurde. Cię spina. Dobre. Dasz sobie radę. Rytualna ofiara. I się spinamy znowu do góry. Zamknęły się. O, świetnie. No to idziemy przez te wszystkie trupy. Nie. To w Lara taka chuda. Czy to jeden z rebeliantów? Na pewno. Wąż ze srebrnym okiem. Jestem na dobrym tropie. Tak, ten. Wąż ze srebrnym okiem. Zapach staje się silniejszy. Johna, znalazłam drugiego węża ze srebrnym okiem. Chyba zbliżam się do celu. Rozmawiamy z Uczu o tatuażach. O tatuażach? No, widziałaś ten na ramieniu Unratu? Czaplo i zaćmienie. To może mieć coś wspólnego ze srebrną skrzynią. Nie wydaje mi się. Trzeba spalić tę przeszkodę. Spalić przeszkodę. Musi być sposób na podpalenie bariery. To chyba jedyny sposób, okej? Kolejny punkcik dostałam. Musi być sposób na podpalenie bariery. Pełno tu ropy i krwi. No, i to podpalamy. Bariera nie jest problemem. Pora ruszać. Uf. Na dół. Czy ta komnata służyła do spuszczania krwi? Bariera. Znowu tu. Musieli składać setki ludzkich ofiar, żeby krew wypełniła te kanały. Musi być jakiś cholera, spływanie tam, gdzie trzeba. Oj, 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 za daleko. Tu.
teraz powinno tu spłynąć do tej małpy, ta? Tu. Co? Już tam wyszło? Jak? Chyba nie tak. Tak to zrobimy. Zobaczymy teraz. Nie, bo to idzie do małpy. Tu. Okej, wygląda na dobrze. Poczekam, aż tam to na dół zejdzie. Dziwny, że ja tam po prostu nie mogę sobie szały wypuścić. Tak, tu, mamy to. Okej. Teraz muszę znaleźć srebrną skrzynię. Wąż. Czyli do tego brakuje trójcy. Jakie błędy graficzne. No i mamy to. Ecli! Tam jest bracio! O, niech to gorzko! Niech to szlak! Niech to szlak! Już uciekamy. Ciach.
Matti Manti. O, Ultimate Maganti. Ale naprost, naprost. I kolejny żebra złamany. No i pięknie. Dobra, na tym... No, jak możesz, to wróć. Uczuł, chcę cię o coś prosić. Chyba chodzi zaraz o... zakończymy. Dobrze, wrócę, kiedy tylko będę mogła. Dobra, no to na tym zakończymy też ten odcinek, a w następnym śmigam oczywiście dalej. To trzymajcie się i do zobaczenia.